Słuchajcie, jak wiecie, ostatnio zaczęłam przygodę z mlekami roślinnymi i teraz zawsze jak miałam to, miałam polecane to barista na podowsiany z Lidla, ale w moim Leviatanie był taki migdałowy, tylko jestem confused, bo to jest migdałowy, ale w składni, w skład, uwaga, jest woda, ryż 8,5%, migdały 2%, olej słonecznikowy, sól morska, lecytyn ze słonecznika, czyli to jest ryżowy czy migdałowe? Jakby nie wiem, czy to jest, nie rozumiem, czy migdałowe. Ale przetestujmy sobie, słuchajcie. Nie do pies, nie do wydra, tak oceniam. Ani nie czuję migdałów, chyba bardziej właśnie taki wodę po ryżu. No dobra, i tak sobie to wlejemy. Już wiem, że lepiej to z Lidla. Ale piękna macza, uwaga. Normalnie to czułam, że to jest trochę owsiany posmak. A teraz nic nie czuję, to jest... Dobra, no cóż. Słuchajcie, zapraszam Was na Clean With Me, takie szybkie, bo mam naprawdę duży syf i w kuchni, i w salonie trochę, bo wczoraj były święta, wiecie, sobie z Dominikiem tutaj chillowaliśmy i tak dalej, więc musimy posprzątać i zrobimy to teraz. Ale pyszna macza, w ogóle zrobiłam sobie bez erytrytolu i naprawdę ostatnio mi smakuje właśnie bardziej taka surowa, wiecie, właśnie bez tego erytrytolu. Ale pyszna, cieplutka macza, o matko. Ciekawe, czy też bym ją piła, gdyby nie była taka ładna zielona, bo mi się chyba 90% mojego smaku to jest ten zielony kawy kolor. Ale w ogóle macza jest naprawdę spoko, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, więc fajnie ją sobie pić. Ach. No, więc sobie posprzątamy i nie ukrywam, że cieszy mnie, że mamy telewizor w salonie od jakiegoś czasu, co Wam pokazywałam na tym przemeblowaniu, żeby w tle sobie leciał, a ja sobie coś tam, wiecie, ogarniam, nie? Nazwę odkłamujemy węglowodany. Proszę bardzo, jakie piękne śniadanko. 3 jajka, mieszanka warzyw po grecku i świeża papryka, sos pomidorowy i troszeczkę sera Gouda na wierzch, ale w sumie tak mało, że go nawet chyba nie odczuję. I idziemy, słuchajcie, jeść. Piję tabletki witaminy C w tym okresie, bo ostatnio, tak wiecie, trochę gorzej się czuję, dużo ospy z chorych. Tutaj mamy magnez, omega 3, witamina D oczywiście i AD oraz K. I wiem, że tutaj jest D i tutaj też jest D, ale nadal to jest spoko dawka. I ja zawsze przed suplementami jeszcze biorę sobie, jem sobie orzecha, bo wiadomo, że najlepiej jeść do posiłku, tylko że z kolei rano ja nie lubię brać supli. Teraz w sumie biorę przed treningiem, to też nie jest dobry pomysł, ale już wzięłam sobie orzecha brazylijskiego, bo one też są mega wartościowe i one wyglądają w ten sposób, ktoś by jeszcze nie wiedział. To jest orzech brazylijski. Jeden dzień, nie must have, słuchajcie, naprawdę ja ten jeden dzień nie zjadam i wtedy biorę suple. A suplementy oczywiście wszystkie z KFD. Pamiętajcie o kodzie Marcia. Jeszcze słuchajcie, stwierdziłam, że przed tym jak wyjdę na siłownię, to wstawię dynię do airfryera, bo mogę sobie wstawić na 20 minut, ustawię, on się potem sam wyłączy. Ale mam taką tylko mini dynię, więc no cóż, muszę zrobić kurde zapas u rodziców, muszę pojechać, bo to było od mojego taty z działki. Patrzcie, jaka sweet dynia. I ja dzisiaj robię obiad, bo ostatnio, słuchajcie, nie było tutaj w sklepie, w którym też kupuję mięso, nie było piersi z kurczaka, tylko były pałki. No i wzięłam i słuchajcie, naprawdę z airfryera te pałki tak dobrze wyszły. Ja po prostu dodałam trochę oleju i przyprawy i one były super. I są w ogóle mega tanie. Więc jakby sobie kupię pałki i zrobię dzisiaj obiad. Tylko właśnie trochę za późno miałam dwie konsultacje. I zawsze po konsultacjach, jeżeli coś tam sobie oglądam, trochę coś tam ogarniam, jeszcze trochę maile sprawdzam i wysyłam podsumowania po konsultacjach. No i kurczę,
Trochę już czasu minęło, a chciałam równo 13 wyjść z domu. U nas jest tak, że obiady zawsze robi Dominik. Po pierwsze, on o wiele lepiej ode mnie gotuje. Boże, to jest tak atrakcyjne, jak chłopacy gotują. Po prostu Dominik robi to super. Po drugie, lubi bardziej, wydaje mi się. I ma bardzo takie, on swoje bardzo takie smaki, które on bardziej lubi, a ja jestem raczej taka wszystkożerna. I to jest fajne, że teraz sobie airfryer na tą danię wstawię, słuchajcie, bo jak wrócę, to ona już będzie gotowa i airfryer będzie zwolniony i będę mogła zrobić mięsko. Łyżeczka oleju. Moi drodzy, jesteśmy z Dominikiem w Decathlonie, bo Dominik za 2 dni wyjeżdża na 2 tygodnie. I potrzebował sobie dokupić takie tam jakieś pierdółki. A ja sobie kupiłam, bo my ogólnie w Decathlonie jesteśmy rzadko, to jest taka całkiem duża wyprawa, chociaż w sumie no, z 50 minut mamy autem. Ale ja sobie kupiłam takie coś, słuchajcie, bo od kiedy mam stojące biurko, to będę sobie tym robiła stópki, bo ja mam jakoś tak dziwnie spięte stopy czasami. Nie wiem, jakąś mam taką tendencję i będę sobie je tak, wiecie, taką piłką sobie je masowała i kupiłam sobie żelki. Ostatnio moja przyjaciółka właśnie miała takie żelki owocowe, one są takie, wiecie, po prostu na bazie owoców i miałam od tamtych, po prostu od tamtego momentu miałam taką ochotę na takie owocowe żelusie pyszne. Kupiłam sobie takie, to są te z tego Biraf od Ewy Chodakowskiej. Tak, to jest od Ewy Chodakowskiej chyba, to są pyszne. A teraz słuchajcie, zapraszam Was na przegląd rzeczy w Ikei. Chcę zobaczyć, co w Ikei tam świta, bo my, kurczę, w Ikei nie byliśmy... Ja nie byłam chyba 3 lata w Ikei, jak nie 5. Dobra, debile myśli. Czy ja byłam przez cały związek kiedyś z tobą i w Ikei? My w ogóle kiedyś byliśmy razem w Ikei? No, więc idziemy do Ikei i sobie poglądamy. Ja chcę jakieś organizery głównie, nie meble czy coś, tylko organizery albo jakieś fajne akcesoria do kuchni, do łazienki. Ale widać, że jest u ściany całą. Ciasteczko, co wie? Ciasteczka za darmo. Dobra, weź. Boże, oczywiście klopsiki. Uwaga, test. Dobra, ale trochę sztuczne i trochę mało jabłek. I do buźki. Dobre, a trochę sztuczne i trochę mało jabłek. Ale wolisz, jak szalotka ma dużo ciasta, czy więcej jabłek? Jabłek. Nie? A tu jest za mało jabłek. Mhm. A ja, słuchajcie, mam to i to mi się totalnie kojarzy z Finlandią, bo tam też były z takimi białymi. To jest cukier chyba, nie mam pojęcia. A on pachnie. Jeżeli ogląda to Ola, z którą byłam w Finlandii, to bardzo serdecznie Ola pozdrawiam. I to jest tak pyszne, to smakuje jak takie... To smakuje jak te bułeczki cynamonowe, które kupiłyśmy sobie w tym supermarkecie, jak czekałyśmy na autobus na lotnisko. O matko! Pyszne. Zaczynamy, słuchajcie, 2 tygodnie bycia singielką, może nie, ale bycia, jak by się nazywało? Ja się nazywa osoba, która mieszka sama, nie mam pojęcia.
ponieważ na 2 tygodnie Dominik dzisiaj wyjechał o 3 w nocy, więc jakby ciężko będzie. Staram się być dobrej myśli, staram się mieć mnóstwo planów na te 2 tygodnie. Robię wyzwanie na Instagramie, ale jak sobie myślę, że dużo facetów w sumie wyjeżdża gdzieś tam do pracy czy coś, tylko nie chcę narzekać i się usprawiedliwiać, ale moja to jest też związana z tym, że ja pracuję z domu, ja pracuję zdalnie i też to nie jest tak, że pracuję w jakichś określonych godzinach albo 8 godzin dziennie. Ja pracuję czasami trochę naprawdę mniej, czasami w ogóle jakoś tak, no wiecie, mam taki dziwny typ pracy i po prostu siedzę, mam wrażenie przez to, że siedzę cały dzień sama w domu, a gdybym od tej 8 do 16 miała pracować w biurze gdzieś poza domem, o 17 bym była w domu, o 18 zrobiła dopiero dobre jedzenie, a 19 bym poszła na trening, to ja bym może, że te 2 tygodnie to by w ogóle tak minęły, nie? Więc no. Dziś i tak już mamy plany, więc fajnie. Po pierwsze idę na zajęcia do szkoły, które zaczęły się 40 minut temu, a ja robię sobie śniadanie, mam mokre włosy, więc... Później chciałabym jechać na siłownię, w zależności od której te zajęcia się skończą, a o godzinie 17 jadę do Gdańska i spotykam się z moimi besties i po prostu tak długo ich nie widziałam i to jest jedyny powód, dla którego ja dzisiaj się obudziłam chyba naprawdę, bo po prostu gdyby nie to spotkanie, to ja bym dzisiaj była w okropnym stanie, a wiem, że po tym spotkaniu będzie mi o wiele lepiej, będę się czuła cudownie, więc jakby thank God. Dzień dobry, dzisiaj ledwo się obudziłam, ledwo wstałam. W ogóle miałam dziwne, dużo różnych myśli i mam wrażenie, że połowę nocy tutaj leżałam i myślałam, a nie spałam. Ale cóż, lecimy na spacer, bardzo ciężko mi było zabrać się za ten spacer. Jestem już po masażu twarzy, po pielęgnacji, więc let's go na spacer. Trochę mnie zmotywowało to słońce. Jest przecudownie, słuchajcie, takie dni jak dzisiejsze słoneczne trzeba po prostu łapać i wykorzystywać. I mimo, że wstałam dzisiaj późno, bo o 8:40, to stwierdziłam, że pojadę właśnie do Mijeczki, do domu rodzinnego na spacer. Pewnie, że jest jakaś 10:00 coś, ale no... Nie ma co, trzeba wykorzystywać. To jest priorytet, żeby być szczęśliwym. Priorytet to nie jest ukończenie wszystkich tasków na dzisiaj. To jest szczęście. No słuchajcie, trochę byłam na tym spacerze. Łącznie jakoś chyba z 45 minut, coś takiego, więc fajny długi spacer. I dobrze, że poszłam, bo już pogoda trochę mniej słoneczna, więc się cieszę. I wróciłam szybko do domu, żeby zjeść śniadanko. Szybka szakszuka z 2 jajek, tutaj w tej szakszuce mam dosłownie 2 pomidory i trochę czosnku. I do tego kawałek chlebka z serkiem Almette. Piję sobie kawę i muszę oddać auto do mechanika na... Nie grawitację, tylko geometrię. Słuchajcie, ja cały czas mówię grawitacja zamiast geometria. To jest coś tam z kołami, żeby wyważyć dobrze koła. Jeżeli ja pójdę do mechanika i powiem, że przyjechałam na grawitację, ja chyba po prostu się zapadnę pod ziemię. Muszę sobie to gdzieś napisać. I dzisiaj mam w planach kilka fajnych rzeczy. Między innymi mam nadzieję, że w końcu będę mogła odebrać zegarek, który zamówiłam na rękę do liczenia kroków. I sobie już w końcu będę miała motywację, żeby, wiecie, jeszcze więcej łazić i się ruszać. I kolejny, po prostu będzie kolejny dzień, żeby robić też coś fajnego dla siebie i romantyzować jak najbardziej mogę to, że po prostu mieszkam teraz sama przez 2 tygodnie, jestem sama przez 2 tygodnie. Jemy, słuchajcie, dosłownie za pół godziny muszę iść i ten mechanik jest bardzo blisko mojej siłowni, więc możliwe, że pójdę po prostu na siłownię zrobić jakiś trening, w zależności ile to potrwa. Słuchajcie, totalnie nie mam humoru i praktycznie przez ten tydzień bardzo mało nagrałam, a byłam pewna, że jak Dominika nie będzie, to będę chciała jak najwięcej gadać do kamery i tak dalej. To też dlatego, że bardzo wysoko sobie postawiłam poprzeczkę z dodawaniem reelsów na Instagrama, takich merytorycznych. I one mi dużo czasu zajmują, ale robimy sernik dyniowy. Zacznijmy sobie od upieczonej dyni Hokkaido. Tutaj mam dynię Hokkaido i 5 żółtek, bo muszę to blendować z czymś jeszcze, żeby to po prostu łatwiej się zblendowało. A tutaj mam białka i ja sobie to oddzielam. Jest to dodatkowa robota, więc jeżeli Wam się nie chce, to nie musicie, ale to ten sernik jest taki bardziej, wiecie, no jest po prostu przyjemniejszy w konsystencji.
Więc zaczniemy sobie od ubicia po prostu białek. A w tle oglądam w garniturach, mega się wkręciłam. Standardowo dajemy twaróg, tak naprawdę przepis jest bardzo prosty, bazujemy na jajkach, dyni, twarogu. Dodajemy troszeczkę proszku budyniowego i ja tak naprawdę lecę po prostu w takie dodatki jak skyr waniliowy czy serek bieluch, po prostu dla konsystencji, dla białka, dla kalorii, żeby było ich mało. Jeżeli chodzi o ten sernik twarogowy, nie dodaję go całego, tak naprawdę dodaję większość, myślę, że około 700 gram, coś takiego. Ja robię na oko. Serek bieluch wysokobiałkowy. Połowę zjadłam, jest przecudownie pyszny. Zostawię go sobie trochę jeszcze, w sumie dodaję dosłownie jego łyżkę, bo zostawię sobie jednak do kolacji. 100 gram śmietanki, bo nie wpływa to na kaloryczność kawałków. A jest jednak no lepsze. Dodałam, słuchajcie, 3 duże łyżki budyniu. Ja używam konkretnie tego proteinowego, skewdal nie musi być to proteinowy, chociaż no fajnie, tak? I teraz erytrytol. I z erytrytolem ja nie mogę przesadzić, ogólnie nie można przesadzać w wypiekach, bo wtedy ma się taki ten charakterystyczny metaliczny posmak. Ale powiem wam, że ta dynia i w sumie też duża zasługa budyniu i skyra na przykład, w sumie mamy tej słodkość, więc ja dodaję tak, kurczę, słuchajcie, niech to będzie 7 łyżek, coś takiego. I mamy taką masę i wydaje mi się, że dodaliśmy już tutaj wszystko i możemy mieszać. Zaraz będziemy to miksować, potem dodamy białka i będziemy miksować dynię. Uwaga! Mamy zblendowaną dynię, więc uwaga. W ogóle bardzo długo nam stoi w lodówce zazwyczaj, nie dlatego, że jest niedobre, nikt nie je, tylko dlatego, że naprawdę po prostu zastępuje takie przekąski w ciągu dnia i taki kawałek ciasta to naprawdę może być, nie wiem, podwieczorek albo taka nawet kolacja, wiecie, jak sobie naprawdę dużo się nałoży. Bo ma naprawdę fajne makro i bardzo jest sycące. Słuchajcie, tym ja miałam dobrą blachę, a to ja robię w takim tutaj pojemniku, że od potem to pewnie by było piękniejsze, ale dobra, testujemy. Coś mi łapie, jakieś choróbsko, więc jadę teraz do rodziców na śniadanie. I chcę właśnie kawałek sernika zabrać, więc posmakujmy. Piękny sernik, piękny, zwarty sernik, uwaga. Wiem, czego nie dodałam. Pomarańcz. Ona była mega ważna tutaj. Moi drodzy, dobiegamy do końca tego odcinka. Bardzo wam dziękuję, że tutaj byliście. W moich oczach był to dosyć chaotyczny filmik, ale ogólnie powiem wam, że w tym tygodniu mamy końcówkę tego tygodnia i czuję się fatalnie dzisiaj, naprawdę, i też nie miałam za dużo chęci do nagrywania, bo po prostu miałam dziwny okres związany z brakiem Dominika, związany z różnymi innymi rzeczami, które nas teraz czekają, które są dosyć ciężkie, o których tutaj w sumie na YouTubie wam jeszcze nie mówiłam, ale nasz Janek, nasz Bernardyn, Jan, okazało się, że jest kaleką i zbieramy, trwa zbiórka na pokrycie części jego operacji, więc jeżeli chcecie dołożyć swoją cegiełkę, to zostawiam po prostu wam link w opisie. Chciałam wam też powiedzieć, że ja nagrywam tylną kamerą w telefonie, więc ja absolutnie nie mam pojęcia, jak wyglądam i nagrywam tylną kamerą wszystko, więc jeżeli ja czasami mam jakieś włosy gdzieś na czole, albo jestem jakaś poczochrana czy coś, to jakby pokazuję po pierwsze rzeczywistość, tak jak to faktycznie wygląda. Nie ustawiam sobie specjalnie włosów pod film, chociaż faktycznie często je poprawiam. Więc po prostu, żebyście wiedzieli, że ja nie mam tutaj podglądu i to jest rzeczywistość. Na moim Instagramie trwa wyzwanie Hot Girls Glow Up, więc jeżeli chcecie mieć kolejny tydzień też super, w ogóle chcecie zyskać dużo merytorycznej, fajnej treści, to zapraszam was na Instagramie, bo tam w rolkach naprawdę fajne rzeczy się dzieją. I co? I widzimy się w kolejnym tygodniu. Mam dużo rzeczy wam do pokazania, do opowiedzenia. Musimy w końcu kartonów posprzątać, bo jeszcze tego nie zrobiłam, słuchajcie. Trzymajcie się, uwielbiam was, cieszę się bardzo, że jesteście i do zobaczenia.